Słuchajcie, jaja jak balony. Dostałem przed chwilą maila, ale ten mail nie jest z Polski i nie pochodzi on w ogóle od jakiegoś Polaka. A ten mail wygląda w ten sposób. Password do mnie i angielski na polski mogę przetłumaczyć, ale dobra, nieważne. Cameraman Skibidi Toilet ACC, co po prostu znaczy account. I patrzcie, mail @kameramaupatyn.com, no i jakieś hasło. I prawdopodobnie jest to konto od kameramena ze Skibidi Top Toileta na Minecrafcie. Ja jako naczelny włamacz oczywiście wejdę na to konto i sprawdzimy, co tam się znajduje, a wy zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję, bo inaczej ten film się nie odpali dalej. I naprawdę, jeżeli teraz nie zostawicie łapki i subskrypcji, to ten film po prostu nie będzie działać. Dalej czekam. Dzięki. Widzowie, smutna informacja. Wyłączyło mi się po prostu nagranie. Nie wiem, nie zadziałało. No i po prostu byłem już na aż dwóch światach na tym koncie. Jak widzicie, właśnie odpaliłem je przed chwilą, ale wywaliło mi się nagrywanie. Po prostu nie zadziałało. Nie wiem dlaczego. Złośliwość rzeczy martwych. To w takim razie wejdziemy jeszcze raz na te światy i ja wam je zademonstruję, bo one no są naprawdę pokaźne i to naprawdę nie są byle jakie światy. No bo zobaczcie teraz, zobaczcie na to, co się tutaj dzieje. Pierwszy to był świat survival, który wygląda w taki sposób. Jest to naprawdę bardzo potężny domek. No i zobaczcie, jakiego mamy skina. Czy wy to widzicie? To jest naprawdę mega, mega mocne. Wy w ogóle szukajcie na tych światach jakichś takich, nie wiem, bardziej znaków albo jakichś takich rzeczy, które są podobne do kameramena, ponieważ ja mam wrażenie, że jest tutaj pokrywany naprawdę wiele sekretów. W ogóle zobaczcie, to jest świat survival. On tutaj ma same przedmioty z survivala. W sumie on czy ona, nie wiem, kto się kryje pod tą czapką z kamery, ale można byłoby powiedzieć, że chyba on. Nazwijmy to po prostu kameramen. No i tutaj, jak widzicie, skrzynki są puste, ale itemów jest naprawdę bardzo dużo. I ja się zastanawiam, gdzie te wszystkie itemy są pochowane, bo ewidentnie tutaj jest świat survival, ewidentnie tutaj ktoś grał na survivalu, a prawdopodobnie właśnie ten kamera, o tutaj na przykład, zobaczcie, tutaj są przedmioty, tak jakby ten chłop tutaj grał i to dosłownie jeszcze przed chwilą, więc to jest naprawdę powalone. Tutaj do góry, jak sobie wejdziemy, mamy coś takiego, całkiem ładnie to wygląda, taki ala telewizor, ale nie ma to raczej zastosowania w takim survivalowym świecie. A tutaj jeszcze coś jest, patrzcie, to building stuff. O kurde, tu są rzeczy, to jest w ogóle wszystko po angielsku, to nie jest w ogóle polskie konto, zobaczcie, tu są te przedmioty wszystkie, w sensie wszystkie, no po prostu cała reszta, prawda? Tych wszystkich przedmiotów, ja nie mogę, i tego jest tutaj naprawdę bardzo sporo, w dodatku na dole jest jakiś kod, ale ten kod nie ma ani żadnej nazwy, ani nic specjalnego, tu jest jeszcze tools, czyli narzędzia, i takie tutaj narzędzia są, więc to jest spoko, ja tu słyszę chyba kolejnego kota, może że to się odzywa cały czas ten na dole, ty, no nie wiem, dobra, zejdźmy, to chyba cały czas ten na dole się tutaj odzywa, no ty właśnie, dobra, ale ja nie mogę ciebie niestety podnieść chyba, no, to się tutaj to zrypało. W każdym razie tak to wygląda. Sensowny domek i muszę wam przyznać, że on mi się naprawdę podoba. Kolejny świat to świat, gdzie mamy zbudowane gigantyczne PlayStation 4. No i zobaczcie, bo to naprawdę robi wrażenie. Tutaj z tej strony mamy taką małą kamerkę, która zazwyczaj była instalowana na telewizorze. Jeżeli ktoś z was kiedyś miał PS4 bądź PS3, to dajcie znaka w komentarzu. Ja na przykład teraz mam PS5, tak się nie chwaląc, więc dajcie też znaka, czy takie osoby również tutaj są, a i osoby, które nigdy nie miały takiej konsoli, niech też się zgłoszą w komentarzu. W każdym razie zobaczcie, tutaj są idealnie odwzorowane przyciski i nie wiem, jakie to ma nawiązanie do całego kameramena. Tutaj jest napisane Controller Button Square. Aha, tu już nie jest to podpisane, zobaczcie to. Controller Button X. Ej, naprawdę powiem wam szczerze, że zaczynam się czuć troszeczkę dziwnie, bo mam wrażenie, że to konto może nie tyle, że jest jakieś przeklęte, ale cały czas gdzieś mnie obserwuje, ponieważ no tak, tu jest kamera, która nie jest niby skierowana na mnie, ale sam mam wrażenie, że będąc na tym koncie, albo coś jest nagrywane, albo coś mnie nagrywa. Nie wiem, takie jakieś dziwne mam odczucie wewnętrzne. Tutaj jak widzicie jest stacja dysków, a samo PS4 robi naprawdę genialne wrażenie. To jest po prostu przeogromne. Zobaczcie, no, dlatego PS4 raczej do swojego domku w Minecrafcie nie zmieści, ale można przyznać, że jest odwzorowane dzięki temu naprawdę dobrze. Sprawdźmy jednak, co kryje się na dalszych światach, bo na tych światach oczywiście to się nie kończy. Okej, kolejny świat, ale ten świat jest bardzo podejrzany, bo zobaczcie, tutaj jest kamera, ej! Ale ja tego nie widzę. Co się dzieje? Security camera control book. O co tutaj chodzi, ej? O co tutaj chodzi? Ej, ja nie wiem, czy ja w tym momencie nie jestem gdzieś obserwowany. Tu jest podpis kamery, ale ja jej w ogóle nie widzę. To jest niewidzialne. Tu coś... Nie, no tu nic nie ma. Ja tutaj nic nie wyczuwam. Ale to jest porypane, ty. Jakie to jest dziwne. Ej, ja nie wiem, o co chodzi. Tu są kamery. Patrzcie na to, ty.
Ja cię nie mogę i my wszędzie możemy te kamery postawić. Ej, dobra, to jest chyba najdziwniejszy świat, na jakim kiedykolwiek byłem, szczególnie, że Jezus, on mnie teraz chyba nagrywa. Ej, ja nie wiem, czy to nagrywa, czy nie, no jest podpis kamery jeden, tak jakby tam był jakiś gracz albo coś po prostu wsadzone. Nie wiem, ja nie chcę chyba w to wnikać, ale jest to mega przerażające, bo zobaczcie, w tym domku nic więcej nie ma. Halo? Siema, słyszy mnie ktoś? No chyba nie, chyba to tak nie działa. W każdym razie te kamery u góry też mają jakieś takie dziwne pstryczki. Nie wiem, widzowie, dla mnie ten świat jest totalnie creepy. Ja chyba chcę stąd wyjść. Nie wiem, coś jeszcze jest w tej książce. Nie, no tu nic nie ma, to jest tylko... Jezus, ja nie wiem, o co tutaj chodzi, nie. Ej, to jest naprawdę... Ej, ja totalnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja się totalnie gubię, co nie? Dla mnie to jest tak podejrzany świat, że ja nie wiem aż, co mam powiedzieć, nie? Powiem wam szczerze, że ja na takich światach nie lubię zbytnio grać, bo się po prostu ich nadzwyczajnie świecie jako 21-latek nawet boję, bo jeżeli ktoś by mnie teraz nagrywał, to nie chciałbym tego raczej. Uszanujmy się, ale zobaczmy. Mamy jeszcze do zobaczenia kilka światów i te światy niektóre były odpalone niedawno, znaczy no niedawno, 2 lata temu, a niektóre jak widać tutaj w 2014 roku. Słuchajcie, kolejny świat i przed nami jest ogromna, ale to naprawdę ogromna willa, taka dość nowoczesna, w dodatku z boiskiem do koszykówki, które wygląda naprawdę dobrze, ale czy bym cośkolwiek tutaj wrzucił, zobaczmy. W sumie jakbym wrzucił tutaj jakiś item, to on by w tej pajęczynie chyba został. Czekajcie, spróbujmy to, bo tutaj, o, no właśnie, to zostanie i to już nie spada na dół, więc no niestety tutaj gra w kosza mogłaby być dość problematyczna. No może, że ma się creative'a, to wtedy szybko po ten przedmiot można skoczyć. W każdym razie jest to ładnie oświetlone. Ciekawy pomysł na lampę, ale nie wiem, czy to akurat działa na dół, ale nieważne. Zobaczmy, co jest w środku tej chaty, która jest naprawdę kozacka i widzicie, tu jest wszystko po angielsku, bad boy mobil, dobra, czyli tak jakby, nie wiem, autko złego faceta, tak to można nazwać, nie wiem, o co tutaj chodzi. W każdym razie dalej mam wrażenie, nawet tutaj, patrzcie to, tu się nie da wejść do góry, bo to są jakby takie dobra, do podtrzymania, to nawet nie są schody, prawdziwe schody są tutaj. No i tutaj jest ten cały gigantyczny dom. Ej, powiem wam szczerze, że środek jest akurat wykonany dość słabo. Czemu tu jest ten enderowy? Tu są ender chesty pod tym, ty! Ej, w ogóle nie wiedziałem, że to jest dywan, ale ładne. O, a tutaj to akurat, powiem wam szczerze, że tak, to średnio wygląda, te łóżko, wiecie, no nie da się na nim spać, tutaj akurat pod tym nic nie było. Dobra, nie wiem, lepiej to, dobra, poprawię to w jakiś taki głupi sposób, żeby nie było, bo boję się, że jak jestem nagrywany, to te nagranie może gdzieś być rzucone i będę miał to solidny problem, że właśnie się tutaj włamałem, bo to jednak jest kameramen, więc no oczywiście tutaj włamanie jest możliwe. Ale powiem wam tak, domek ładny, ale źle zrobiony od środka, ja bym go szczerze zrobił o wiele lepiej, ale no to wiadomo, oczywiście jest moje zdanie, może tutaj ten kameraman chciał to zrobić w taki sposób. W każdym razie jest też gigantyczny basen. No leżaki bardzo słabe. No nie no, ze śniegu leżaki robisz, ty? No co za człowiek, to nie lepiej zrobić coś takiego, ty? O, jak wpiszemy sobie na szybciutko i pokażemy, jak się robi prawdziwy leżak, tak jak na Palionowie. O, bang, no i co? I czy to? Napiszcie w komentarzu, czy to wygląda lepiej, czy to wygląda lepiej, bo jak dla mnie to wygląda jak jakiś śpiwór, albo jakaś, nie wiem, kurde, prześcieradła. To jest prawdziwy leżak, prawda, z drewna, pięknie wyrzeźbiony. Kolejny świat i przed nami jest gigantyczne, dziwne urządzenie, do które, nie wiem, do czego to po prostu służy, ale zobaczcie, ma to kilka nóg takich oddalonych, stoi dość stabilnie, a u góry mamy coś takiego, taki, nie wiem, taka to jest po prostu taka platforma, ale zobaczmy, co jest na dole, bo mnie bardziej ciekawi, co się tam skrywa. Ja sobie pozwolę to, o nie, dobra, tam były drzwi, okej, sorry, pardonzik. Ej, tu jest jakieś zejście na dół, o kurde, ty, ja nie wiem, gdzie ja schodzę, ale się trochę aż boję. To wygląda... Co tu się odwala? Widzicie, to są normalnie kamery, ale one nie działają, tak jakby się zatrzymały w miejscu, ale dziwne miejsce, loli, tu jest po prostu kilka łóżek. Ej, ja nie wiem, ja się zaczynam po prostu po tych światach bać, na nie wchodzić. Plant harvest, okej? Okay? Po prostu plantacja, no nasion chyba po prostu. A tu, kurwa, linsrum. Tu są kolejne kamery, patrzcie na to! Ej, ja nie wiem, o co tutaj chodzi, patrzcie, to są normalnie kamery do tych pomieszczeń, ale... Gdzie one? Aha, to jest tam? To jest w sensie, że to? Czekajcie, że tu jest ten czerwony taki ten? O nie, tu jest gdzieś kamera, ale zobaczcie, jej w ogóle totalnie nie widać. Ja nie mogę, jakie powalone, ja nie wiem! Ja nie chcę po prostu na te światy wchodzić, dobra, został mi ostatni. A na ostatnim świecie jest taka gigantyczna kamera i to naprawdę nie wygląda dobrze. Co to jest napisane? Polaroid... Oj, nie wiem, kamera.
Polaroid, coś tam, one step, o co tutaj chodzi, ej, ta kamera jest tak przerażająca, tu jest w ogóle kilka innych jeszcze przerażających rzeczy, tak na przykład jak ta zupa, nie wiem co tu robi zupa i wielkie opakowanie po pizzy, ale nieważne, nas chyba najbardziej interesuje ta kamera w dzisiejszym odcinku, a ona wygląda naprawdę gigantycznie, w sensie ona jest odwzorowana bardzo dobrze. Ale nie wiem, wzbudza we mnie taki wewnętrzny strach. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który świat waszym zdaniem był najlepszy. Ja chyba rezygnuję już z tych włamań, bo naprawdę to zaczyna się robić mega dziwne.